Zlatis! No! Zlatis! Oh, you are on the line, bro. Also USD. If you have USD, I'll take that too. Powiedz Krzysiu, jak ty się czujesz w nowej roli? Wspaniale. Buty dosyć duże, co? Można powiedzieć. Normalne, jak w koszykarze. Mówię o butach Łukasza Koszarka. Aaaa, złapałeś mnie. No wiadomo, tutaj to ciężko będzie coś przebić. Pana kapitana Łukasza Koszarka. Ale zawsze ktoś musi być tym kapitanem. To jest zupełnie inny zespół, nie ma tutaj w ogóle co porównywać. Zawodnicy zupełnie inni niż w zeszłym sezonie. Zresztą u nas jest tak samo. Każdy trener, moim zdaniem, każdy dobry trener trochę się dopasuje do zawodników i tego, co jest. Także nie można w ogóle rozmyślać o kategorii zeszłorocznego za Stalu i zeszłorocznego zespołu z Ostrowa. Tą batalię my wygraliśmy. Zapomnieliśmy o tym, teraz jest nowe rozdanie, nowy rozdział i wszyscy zaczynają od zera. Myślę, że spotkają się dwie dobre drużyny, które będą chciały ten super puchar wygrać. To też pokaże nam jutro tak naprawdę, czy potrafimy w meczu o stawkę wejść na najwyższy level swoich umiejętności. I mam nadzieję, że cały ten okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy, zaowocuje tym, że wyjdziemy jutro i naprawdę pokażemy koszykówkę taką, jak trener od nas wymaga i trener by chciał, i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Przyszedłem tutaj, mam cele zespołowe, mamy do wygrania parę rzeczy, między innymi jutro super puchar i skupiam się na tych celach, to jest dla mnie najważniejsze. Nie wyznaczam sobie żadnych indywidualnych celów, bo to jest sport zespołowy, a nie indywidualny. USD, I'll take that too. Yo, I'll take USD conversion. How is that count with you on the line? I'll give you my conversion rate for USD. How is that count with you on the line? German, what's German dollars? Euros? Euros? I'll take the euro conversion, bro. You were on the line. You can pay me in euros. You were on the line. You can pay me in euros, dollars, or zlots.